Pozwolił mieć świątynię. I rzeczywiście to było, ale to było podjęcie znakiem zapytania. Natomiast Żydzi myśleli, że są lepsi od pogan i tak jak już mają świątynię, to mogą robić wszystko.
teraz zastrzegam. No. Spadają świątynia, bo kwiatka będzie i wiesz, ubezpieczał. Czyli że znaleźli jelenia u jachtę. Potem oni tego Boga usunęli, to im jachtę usuwali, bo to wiesz, z postępem. A teraz, tak jak ci mówię, oni w ogóle Boga nie wierzą, oni w ogóle nic nie wierzą. A przy świątyni u Gołdy i Stęce widziałam pedałów, widziałam, że się obejmują, także Janek Witek mówił, słuchaj, u nich to co jeden klawiam, a ja mam odpowiedź na to, bo oni w ogóle Boga nie wierzą. Nawet mówili też o banku, że albo to nie wypłaci, albo gdzieś poszło, wiesz, pieniądze do kogo innego, wiesz, może być i tak. Święty biskup, święty męczennik, a to te historie to były tak zmienione na przestrzeni wieków i dodawane różne bzdury. A ty wiesz. No, a ty to wszystko wiesz potem, wiesz. Wiesz, że nie wiesz, że są to różne podejrzenia, różne. Ja nie powinienem to powiedzieć. Ja jestem kobietą, jestem indywidualistką, nawet nie chciałabym tego zrobić. Jestem taka chytra, że po prostu tam tak rozbudowano duchowo silnie, że nawet gdybym nie była ich chłopcą, to ja bym to uważała, to ja chodzę po prostu, że nie będzie po prostu wypajali. I tak właśnie na tym mają jakieś pożyczki, jakieś prawo. No w duchu do Pana Boga nie mogę, tak jak wiewiewstwo. To jest wiewiewstwo, mój dzień. Do Pana Boga nie ma tego wiewiewstwa. Każdy dzień jest święty, każdy dzień należy do jachty, no więc oczywiście, że to jest wiewiewstwo. Także ludzie tego się nie wyzbędą, bo są chcieli tak, jak ludzie pochodzi, poza tym człowiekiem się doskonały i choćby dlatego, że człowiek się doskonały, to powinien się zastanowić, aby tego nie robić w życiu. Bo nie myśli, tutaj nie pomogą, że tak ja uważam, że gdyby chcieli zastać świadkami Jehowy, to jest okazja, aby się zatrzymać i zastanowić, to jest dobry pomysł. Nawet jeśli to dotyczy, nie chcę adwentyści, ale człowiek chętnie zastanowi się, aby jego myśli rozpoczął życia. Nie, może zły, bo to jeżeli grozi jakąś karę, jak na katolicy, która są bardzo dobrze, dobrze, bo ty jesteś na dobrej drodze, bo jak nie, to będzie źle. I tak dopuszczają takie rzeczy, lecz, także dopuszczają, wymyślą te piosenki, takie wyjące, narzekające, ja tego nie lubię, bo ja jestem wesołą kobietą radosną. Ja nie lubię tego dziadostwa, że wyje, że coś mój źle, że coś mój nie tak, po co mi to, po co mi to, na co mi to, nie chcę tego, pisz! Durne to, nie? Baba Lida! Mówiłam, że Baba Lida! Poszła sobie, Baba Lida, Baba Lida! Baba Lida poszła sobie! Baba Lida, Baba Lida! Poszła sobie, Baba Lida! Thank you.
Chyba chyba Rosja różni się od zapasowego tylko tym, że prawa człowieka łamie białe metaliczkowe. Stwierdzenie prowadzone parę i miejsce we współczesnym świecie rozmawia korespondent posiedla Maciej Jastrzębski. Maciej, a podzielenie waszego mnienia na samodzielne. Kiedy ją Abramowicz na początku rozmowy ustalił jako najważniejsze? Jaka strona opinii jest ta współczesna Rosja? Jaka nasz wywiad z jednością Rosja? Czy również nie Rosję wyłonił Sowiecki Sojusz w sowieckiej Rosji? Dzisiejsza Rosja wróciła do czasów Związku Radzieckiego, ale proszę mi wierzyć, że nie tylko tego. Język radziecki był lepszy od współczesnej Rosji. Nie się było robić bardziej brutalne i ciężko na pokonywanie, ale ten fałsz nie był tak. Że mało kochałem czytanie, proszę państwa, imię Boże Jachwę zostało z Biblii usunięte, że to jest, jak to mówią w broszurze naszej, imię Boże, które pozostanie na wieki. Największe oszustwo wszechczasów, no bo jeżeli coś dotyka i dotyczy imienia Bożego, to jakże to nie jest największym oszustwem wszechczasów? Usunięcie imienia Bożego to jest przestępstwo, no już większego nie ma. Boże, za mało kochałem cię Panie. A tutaj w tym słowie Pan, to on nie ma nic ponad to, co mówi Panie, 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 Panie. Pan do Pana, a im Pan zrób zewsząd nędza. Także proszę państwa, my jesteśmy do bólu logiczni, do bólu szczerzy, czyli coś, nawet gdyby było, miało być ukryte, to my chcemy, żeby to było na powierzchni, żeby o tym wiedzieć. No, nie można tu nic przed Bogiem kryć, nie można bowiem z Boga drwić. I jeżeli będziemy mówić Panie, 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 to w końcu nie będzie wiadomo, o co chodzi. Dlaczego? No już masz. W psalmie 110, psalmie 110, rzekł Pan Panu swem, prawda? Rzekł Pan do Pana swego. No. Także proszę państwa, o czym my tu mówimy? Położył mnie przy... Tak, rzekł Pan do Pana, masło maślane, Pan do Pana, rzekł Pan do Pana. Także ja tutaj mówię, ale tu jednocześnie też eksperymentuję. Zobaczymy, co tu dalej z tego będzie. Co tu dalej z tego będzie. Gdy nadaję nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami. Nasze radio, proszę państwa, się rozwija, my mamy wciąż nowe pomysły, mamy wciąż nowe kanały. Nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Jak ktoś, jeżeli ktoś coś złego robi, to nie się boi, może ja wiem, nie się boi. A ja uważam, że jeżeli nie robisz niczego złego, no to co? Radio Conchita, proszę bardzo. Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Spokojnie, opada. Kochać Boga, to znaczy też znać Jego imię. Czy wiesz, jakie jest Jego imię? Czy wiesz, gdy nadaje nasze radio? Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Moje śliczne, moje śliczne. Tutaj też jest krówka, tutaj też jest krówka. Niech ona tak się może popatrzy, taka może jakby do krówki niepodobna. No ale są różne krówki, ona ma swój świat i chciałaby też tu kontaktować się z innymi istotami, istotami. Przypominam, że w Biblii to są dusze, że jeszcze jak człowieka Jahwe Bóg nie uczynił z prochu ziemi, jeszcze nie było człowieka, to były już dusze. Nawet w oceanie, w morzu stworzył wszelką duszę żyjącą, nawet potwory morskie, co by to nie było, to była dusza żyjąca. Także widzicie państwo, no ja tak mówię, tak po ludzku, nie będziemy tego zrobić, żeby na dobre nie wyszło, ale zwierzę to nic złego, zwierzę to też dusza. Także proszę. Że to jest nie to, a że tu może być to, a że tam może być tamto. Radio Conchita, i proszę być już tutaj z nami, podłączamy się, czyli podłączamy się, bo my nie mówimy podłączamy się, tylko raczej podłączamy się, bo nie mówimy łącznik elektryczny, tylko mówimy łącznik elektryczny, czyli że jak państwo widzą, ta edukacja nasza sięga bardzo głęboko, że ludzie nie wiadomo po jakich studiach, mogą być po 7 studiach, to jeżeli mówią, muszę włączać radio, włączam, to mówią, że co te studia im dały? Nic. Skoro mówią matematyka, fizyka, polityka, mnóstwo błędów podstawowych mówią, o czym my tu mówimy. Te studia to są lipne, już to mówiłam, że Chińczycy ocenili polskie studia jako krytycznie, na niskim krytycznie poziomie. Także nawet Polak Polaka niczego nie może nauczyć, bo mówi, proszę państwa, włączać. Nie mówi się włączać. U nas, kiedyś, proszę państwa, ja wszystkie szkoły kończyłam, to na Konopczyńskiego, jak powiedział, odmiernictwa, kierownik, dyrektor szkoły, może nie wiadomo kto. Jeszcze raz, jak ktoś powie włączać, to dwóje postawi zmiernictwa, a miernictwo to bardzo ciężki przedmiot. Radio Conchita. Paschalna jak paschalna, proszę państwa, Jezusa zabili sami Żydzi, sami swoi i swego siema. Także... Właśnie. A widzicie państwo? Tak.
córki, jakiegoś męża, jakiś obuchiel, jakiś coś. Kiedy widzicie Państwo takie schody, co ja puszczę z tej strony, to na pieniądze liczy, na majątek liczy, na mieszkanie, coś, żeby rwać swoją córkę od lasu. Przecież on, jeżeli jest obuchelem, on tych koleżanek ma tysiące. Ale być może są manierowane, są złe, to po co jest takie chytre, jak on weźmie czystą i prostą babę z podlasu. A ta baba z podlasu gorsza od diabła, no bo ta baba Lida, jaka stara baba nad grobem, ale z ADHD, lata, lata do samego końca, pomimo że ledwie chodzi, to jeszcze lata, lata biega suza, siłę jakąś tam ma, w pyszku, rękę ma sztuczną i jak najwięcej chce zrobić, a mój dla swojej córki może dużo zrobić, jeżeli będzie sama chciała bywać się z tamtego. Ja mam nawet 10 tysięcy, 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 n
Przestań, Bóg nie chce, proszę Państwa, Biblii dla ubogich i takich chłopskich zaśpiewek. Bóg jest poważny. Gdzie imię Jahwe? Jahwe rzekł do Pana swego. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje. Tego tematu nie unikniesz. Proszę nie kłamać, tylko wziąć do ręki Biblię i przeczytać w oryginale. Rzekł Jahwe do Pana swego, czyli że do Jezusa. Tu mamy dwie różne osoby. Tu mamy dwie oddzielne osoby. A ta trójca, co ma także wszystko, to dodatek dużo późniejszy. Także proszę na to zważyć, jeżeli chcemy żyć w prawdzie z Panem Bogiem i do przodu, i aleluja, i do przodu, jak to wy mówicie, to trzeba wrócić do prawdy Boga Jehowy, do prawdy Jahwe. Tego nie unikniesz, bo imię Boże Jahwe występuje w Biblii około 7000 razy. Tego nie unikniesz, prawda, bo ty kole, wiem, ale tego nie unikniesz. Imię Boże Jahwe jest. I tutaj takie rzewne śpiewanie, ale gorliwe, ale nie wiadomo co. Pana Boga nie oszukasz. Bóg jest miłością, ale też jest bardzo logiczny. Nie można myśleć nielogicznie, działać nielogicznie, robić, bo to grubiaństwo widzimy w centrum Warszawy. Proszę oglądać w naszych króciutkich takich reklamowych filmach, już są w kanale El Mercedes i innych. Jacy ludzie w nocy, w sobotę, to było wczoraj wieczorem, chodzą po Warszawie, chodzą po centrum Warszawy, przez centrum Warszawy. Jacy ludzie z taką agresją! To jest okropne, to jest okropne. I tam, nie licuję, to, bo to przeszkadza. Co tu dzwonią w tym radiu, proszę Państwa, Maria, co oni tutaj dzwonią, czym przeszkadzają. Proszę słuchać, póki co, na razie z Saskiej. Choćbyś najpiękniej śpiewała, choćbyś najpiękniejszy głos miała, Bóg nie da się oszukać. Bo jak wyje, jest, jest. Kiedyś ta Alicja Socha w Androamerce Białych tak mówiła ogólnie, jak u nas pas mówię, ale ona ma wyjątkowo przepiękny, czysty głos, krystalicznie czysty, nasza Edytka Górniak, pięknie. A że po co ona tak spali, spasmuje, że po co ona tak pretensjonalnie śpiewa? Ja mówię, pięknie śpiewa, lepiej cyganka zaśpiewa niż ta Żydówka katolicka, lepiej cyganka zaśpiewa. Czyli mamy numery, możesz do nas dzwonić. 531-698-043, to jest pierwszy numer, powtórzę go kilka razy. 531-698-043, dzwoń do nas, do naszego radia, to FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ten numer wchodzi, bo był zagubiony, już jest duplikat. 531-698-043. Minęła godzina już pełna. Tutaj stracimy Radio Maria, to więc nie będzie wiadomości, ale są wiadomości w tle. Zmierzamy do drugiego numeru telefonu. Numer drugi. Play, wszystko play. 533-998-620. Jeszcze raz powtórzę numer drugi. 533-998-620. I go będę wpisywać do telefonu teraz. 533-998-620. Tutaj papież mówi o barbarzyństwie. 998-620. Dobrze, dalej, trzeci telefon będzie. Czyli drugi telefon, proszę Państwa, był 533-998-620. Ja Państwu od razu pokażę tutaj na planszy. Pierwszy telefon, drugi numer telefonu, potem będzie trzeci numer telefonu i czwarty. Także proszę być z nami, nie przejmować się. Trzeci numer play, proszę Państwa, to wszystko można do nas dzwonić, do radia. A tylko chcemy, bo będzie to Barbie Baby Langstrom Extra. 536-499-977. Także trzeci numer, 536-499-997. Teraz jeszcze raz na planszy czerwonymi zakreślimy. Trzeci numer, proszę Państwa. Tak, trzeci numer. No i teraz będzie czwarty numer do naszego radia. A tylko chcemy, bo będzie to Barbie Baby Langstrom Extra. 792-332-788. Ci, którzy tak śpiewają, śpiewają takie piosenki, a to tu, a to tamto, chcą się, wiecie Państwo, czasem wybić, gdzieś być znanymi, ale to jest błąd, bo ja nie widzę ducha, nie widzę uczucia, że ci ludzie, którzy śpiewają, to, że kochają prawdę, prawdy nie kochają, prawdy nie znają, bo znać nie mogą, jeżeli nie ma imienia Bożego, imienia samego Boga, diabeł to zrobił bardzo chytrze, że ukrył imię Boże, proszę, żydowski diabeł, to nie, że nieważne, proszę Państwa, z Biblii zniknęło u księdza Wyszyńskiego imię Boże Jahwe, było, jest Biblia drugie wydanie, gdzie było 6000 razy imię Boże Jahwe, a potem to zniknęło, gdzie, czemu, jaki dlaczego. Czyli czwarty numer, proszę Państwa, to jest 792-332-788 i czytam to z tej planszy, którą Państwu jeszcze raz pokażemy, tę planszę. Czyli pierwszy numer to jest 531-698-043, drugi numer 533-998-620, trzeci numer to jest 536-479-977 i czwarty numer 792-332-788. Zapraszamy godzinę do radia, Wysoka FM, na końcu Barbie Baby Langstrom Extra. Gdyby kogoś interesowała całość rachunku bankowego do Play, to proszę bardzo, 68-10-90-0.
0 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
7 7 7 0 1 0 0 5 5 4 0 1 1 6 1. To jest właśnie w pomniejszeniu, w powiększeniu. Do play. No wiecie Państwo, właściwie to ja wiem. Ta play, to bardziej mi się podoba. Natomiast T-Mobile spada na 3. Dobrze, zobaczmy dalej. Wysyłamy to. No dzieci podstawią też takie małe, że to może dać się oszukać, bo dziecko, gdy nauczone kłamać, powie kłamstwo i ty uwierzysz, bo to małe dziecko, prawda? Bo niewinne. Proszę Państwa, to piękne te piosenki ewangelickie, co tutaj tu zamówić? A tu papieżem, co tu dają? Nie ma co się równać. Nie ma co się równać. Radio Konsulta, Radio Konsulta. Trzeba wierzyć w Jehowę, trzeba wierzyć w Boga Jahwę. Nie ma wyjść. Nie ma wyjść. Thank you.